tą konsolę chyba kojarzymy wszyscy. Tak jest, nazywaliśmy ją Szaraczek, to chyba wiemy dlaczego tak ją nazywaliśmy. Ale chciałem wam pokazać jeszcze inną konsolkę. To teraz nie wiem, czy się z nią spotkaliście. To już powiedzmy, że ten kadr wersja Slim. Wersja Slim? Powiem, że w tamtych latach jeszcze nazwa Slim w ogóle nie funkcjonowała. Dobra, jak się nazywa ta konsola, tu piszę. PS1. No to One'a chyba znamy tutaj z innej produkcji, czyli z... Xbox. Właśnie, Xbox One. No to co, pytanie, oryginalna konsola czy nie? Pewnie podróbka. No pisze, że Sony, jest znaczek PlayStation, no wszystko się zgadza. Nawet jak porównamy te dwie ze sobą, no to... To co, oryginał czy nie? No nie. Nie? To jak wam powiem, że to są dwie takie same konsole, to mi wierzycie? A no musicie uwierzyć, ponieważ są to dwie oryginalne konsole od PlayStation. Można powiedzieć, że to Slimka, to jest taka zmniejszona wersja pierwszej edycji Sony PlayStation. Właśnie u nas troszeczkę mniej znana, mniej sztuk tego się pojawiło, dlatego możemy tego nie kojarzyć. Tutaj przeze mnie jest to uznawana jako jedna z najmniejszych konsol, jakie zostały wyprodukowane, jeśli chodzi oczywiście o tych oryginalnych producentów. Nawet tutaj kolejna edycja od firmy PlayStation, czyli konsola PlayStation 2 wersji Slim, dalej jest większa właściwie od tego produktu. Więc to była świetny wybór, jeśli chodzi o podróżowanie, można było bardzo łatwo tą konsolę ze sobą zabrać. PlayStation. Czyli jak wspomniałem, PlayStation po jedynce wychodzi już się PlayStation 2, tutaj u góry możecie zobaczyć PlayStation 2 fatkę. Na dole mamy wersję Slim. I teraz pojawia się kolejny konkurent. No, brakuje tej jednej firmy jeszcze. Tak jest, firmy Microsoft swoją konsolą Xbox. No i tutaj historia trochę zatacza koła, ponieważ oryginalnie Microsoft no, dostrzega tutaj potencjał zarobkowy na tym rynku, chce wypuścić swoją konsolę, no i do jakiej firmy się udaje? Nintendo. Tak jest, dokładnie. Pierwsza propozycja jest, aby razem z Nintendo stworzyć wspólnie konsolę. No oczywiście Nintendo nie podejmuje tej współpracy, uważa, że polityka firmy Microsoft nie zgadza się z polityką firmy Nintendo. No i niezrażony Microsoft wypuszcza swoją konsolę. Jak u nas na rynku przyjmuje się ta konsola? Chyba tam. Pierwszy Xbox. No przyjął się czy nie? Pierwszy Xbox. No tak. U nas się nie przyjął. Miał w sumie słabe recenzje, słabą sprzedaż. Właściwie to był PC upchany w obudowę konsoli. Tam bodajże siedział procesor serii Pentium 2. Dopiero kolejna edycja Xboxa, czyli 360, zgadza, odnosi tutaj gigantyczny sukces sprzedażowy. No i właściwie możemy powiedzieć, że trochę prześcignął firmę Nintendo. Stał się do dzisiaj właściwie czołowym producentem konsol. No i zobaczcie, jakie ta historia jest czasami śmieszna i zaskakująca, że właściwie dwie odrzucone współprace przez firmę Nintendo skutkowały tutaj dwoma dużymi konkurentami, którzy do dzisiaj właściwie górują nad tą firmą. Co to jest? Kaseta. Dobrze. A co na takiej kasecie jest nagrane w takim razie? Dźwięk, muzyka. Zgadza się. Dobra. Coś jeszcze może być nagrane oprócz dźwięku? Programy, gry. Programy, gry. Może zacznijmy od tego. Filmy? Nie. No takiej nie. Chyba nie. No mogą być czy nie? Nie. Czy była jedna kamera? Nie. No to były czy nie? Nie. Nie, dokładnie. Na takiej nie mogły być nagrane filmy. Tutaj wracamy się do naszych magnetowidów i kasety VHS. Ok, kasety wyglądają w ten sposób. Tasiemka jest troszeczkę grubsza. Na tym mamy nagrane filmy. Tu akurat Teletubbiesie wam wyciągnąłem. Ok, klasyka. W porządku. Dobra, no to filmy ustaliliśmy, że nie. Zdjęcia? Pewnie też, ale filmy nie, to zdjęcia też. Mogły być czy nie? No filmy nie mogły być, tak? No to zdjęcia? Też nie. No też nie. Co to jest? Klawiatura. Klawiatura padła, tak? To jest komputer. Tak kiedyś wyglądały całe komputery. To nie jest sama klawiatura, to jest cały pełnoprawny komputer. Tutaj właśnie bardzo wiele osób to myli. To nie jest klawiatura. Podłączaliśmy to oczywiście pod zasilanie. Podpinaliśmy pod nasz telewizor w domu i mogliśmy zacząć korzystać z tego urządzenia. To jest komputer Commodore 64 i do niego mogliśmy wpiąć magnetofon, tak? Do magnetofonu wkładamy kasetę i możemy zagrać w grę, która jest nagrana na tej kasecie. I kiedyś rzeczywiście tak to funkcjonowało u nas. Mieliśmy gry głównie na kasetach. Na przykład składanki, na których było nawet 20 gier właściwie, różnego rodzaju. I podpowiem wam, że czas ładowania gry
trwał czasami od minuty właściwie do parunastu minut. Znacie taką grę Lemingi? Kojarzycie? Nie kojarzycie? Poważnie? Okej, okay, to trzeba nadrobić. To w każdym razie ta gra, no akurat komputer tutaj ZX Spectrum, który stoi po naszej prawej stronie, taka czarna maszynka. Ostatnio mieliśmy okazję nawet ładować tą grę na ten komputer. To ta gra ładowała się 60 minut. Czyli trzeba było poczekać 60 minut, żeby tą grę załadować. Wyobraźcie sobie, że za każdym razem, jak ładowaliśmy grę, musieliśmy odczekać ten czas, pod warunkiem, że nic nie poszło źle, tak? No bo jeżeli doszło do jakiegoś błędu, tak? Wyskoczył nam jakiś error, no to musieliśmy zacząć ładować grę jeszcze raz. Dlatego czasami było tak, że te komputery właściwie nie wyłączaliśmy na noc, tylko zostawialiśmy je odpalone na przykład przez cały weekend. Tak, po to, żeby właśnie nie czekać na ładowanie się znowu naszego ulubionego tytułu, jeśli to trwało rzeczywiście dużo czasu. Okej. Okay. Powiedzcie mi, skąd wy dzisiaj gry w ogóle bierzecie? No może zacznijmy od sklepu. Czy można iść do sklepu kupić grę? No można, tak? Czy ja kiedyś mogłem też pójść do sklepu i kupić taką grę? No tak, mogliśmy w formie właśnie kasety. Oryginalne kasety to na jednej była oczywiście jedna gra. No i jeszcze te składanki, o których wspomniałem, no to nie do końca legalne, ale funkcjonowały one bardzo dobrze na rynku, ponieważ do roku 1994 w Polsce nie było żadnych przepisów normujących prawa autorskie, dlatego sprzedawanie podróbek było właściwie legalne, ponieważ to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Więc piractwo funkcjonowało właściwie, można powiedzieć, legalnie. Ok. Jeszcze powiedzieliście, że z bibliotek internetowych, tak? Czyli ze sklepu Play, tak? Ze Steama, Epica, no i tym podobnych serwisów, tak? A ja mogłem kiedyś z internetu ściągnąć grę? Nie. Dlaczego? No właśnie, pytanie, czy w ogóle był internet w tych czasach, tak? Funkcjonował w Polsce internet za czasów Commodora, lata około 83. No chyba słabo, nie? Jeszcze. Dobra, jak ja wam powiem, że ja pobierałem gry, takim cudzysłowiu. Pobierałem gry, ale nie z internetu. Pobierałem gry słuchając radia. Było to możliwe? No to jak to było możliwe? Tak bym powiedział wam dzisiaj, że nie wiem, wchodzimy, odpalamy radio, takie RMF FM, słuchamy i a dobra, pobiorę sobie grę i jakoś słuchając radia pobieram. No jakby wam dzisiaj powiedział ktoś w radiu, mamy dla was grę, tak? Pobierzcie sobie ją, to co robicie? No wchodzimy na stronę internetową tam RMF-u, tak? No i jest tam gra w dziale download, tak? No to wtedy tak nie było. No to jak to możliwe, że pobierałem? Na dyskietkach? No nie, tutaj kasety jeszcze. Dobra, podpowiem wam. W każdy piątek wieczorem w harcerskiej rozgłośni radiowej odbywa się taka transmisja o nazwie Radio Komputer, gdzie pod koniec tego programu, to już było blisko północy, osoba prowadząca mówiła, dobra, rozmawialiśmy na przykład na temat takiej gry, to teraz ja wam ją wyślę. No i teraz jak to było możliwe, że ta gra została do nas przesłana? Więc tak, my mieliśmy oczywiście przygotowany co? Magnetofon podpięty do radia, żebyśmy mogli nagrać to, co się dzieje w radiu, tak? I tak w ogóle najczęściej pozyskiwaliśmy muzykę, bo no, kasety były drogie, więc najczęściej nagrywaliśmy na przykład listę przebojów, no i robiliśmy sobie później składanki. No ale wracając do gry. Więc mieliśmy tą przygotowaną kasetę pustą, no i pan mówił, dobra, wysyłam wam grę, włączcie nagrywanie. No i my wtedy klikaliśmy przycisk nagrywania na naszym magnetofonie, a w radiu zamiast takich typowych dźwięków pojawiały się troszeczkę inne, takie. No i tak dalej i to nagrywaliśmy na kasetę i później wkładaliśmy do naszego magnetofonu wpiętego do komputera i mogliśmy zagrać w grę, którą nam osoba w radiu wysłała. Z tego co się dowiedziałem, to około 80% osób nagrywających tą transmisję była w stanie rzeczywiście później zagrać w tą wspomnianą grę. Wiadomo, każde zakłócenie podczas nagrywania tej kasety mogło spowodować, że później ta gra się nie załadowała, więc najważniejszy tutaj był poprawny odbiór stacji radiowej. To co słyszeliście, te dźwięki, to jest po prostu, można powiedzieć w skrócie, zapis dźwiękowy gry. Właśnie na takiego Commodora. Okej, macie jakieś pytania? Ja mam. Tak? A jeszcze jak było, jak się nagrywało te gry, bo ja pamiętam, też to robiłem,
To jeszcze mówili od ile licznika trzeba, chyba zdaje się. Nie, nie, bo to ile obrotów, bo to były obroty, że gra będzie miała tam 60 obrotów czy tam 100. Znaczy to może chodziło o długość, ile będzie, bo tak, jakby prędkość przesuwu taśmy jest taka sama dla każdego urządzenia, tak? Bo z licznikiem, bo tutaj nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo jak już mówimy o liczniku, to tutaj mamy na magnetofonie licznik, tak? No bo teraz pytanie, jeżeli mamy na jednej kasecie 20 gier, no to teraz jak znaleźć kolejną grę? Do miejsca do określonego. No trzeba przewinąć tą kasetę gdzieś, tak? I do tego służy właśnie ten licznik, tak? Czyli tu pokazuje konkretne cyferki, w zależności jak ta kaseta jest przewijana. No i po prostu mieliśmy na kasecie najczęściej taką małą książeczkę, jakbym to nazwał, i napisane miejsca na liczniku, na którym są kolejne gry, tak? Czyli pierwsza gra, no to było na początku, czyli 1, następna była na przykład pod pozycją 30, później na przykład 80, później 120, więc jak chcieliśmy zagrać jakąś inną grę, no to przewijanie do przodu i czekaliśmy, aż nasz licznik pokaże cyferkę na przykład 120, wtedy zatrzymywaliśmy się i włączaliśmy ładowanie danego oprogramowania. Więc po to był tutaj licznik. Jedna sprawa, jeszcze nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tą dziurkę? Dokładnie, do kalibracji głowicy, by jeszcze nie było tak łatwo, żeby załadować grę z kasety, to trzeba odpowiednio skalibrować głowicę, czyli to chodziło o odległość tej głowicy magnetycznej od taśmy. Generalnie powinno to być w każdym urządzeniu tak samo, no ale niestety te odległości czasami były różne. No jeżeli była niepoprawna, no to te dane się nie wczytały. I ciekawostka jest taka, że osoby, które miały tylko magnetofon, to program do ustawiania głowicy, bo był taki specjalny program, gdzie mogliśmy ustawić głowicę poprawnie, to on był zapisany na kasecie, a kasetę nie mogliśmy wczytać, ponieważ nie mieliśmy ustawionej głowicy. No to teraz zagadka, jak to jest możliwe, żeby to zrobić, co? Na czuja. Dokładnie, albo na czuja, albo można było przepisać program do ustawiania głowicy z po prostu kartki. Były kartki, na których był napisany cały program, trzeba było to wpisać na klawiaturze w Commodore'ku, odpalić i mogliśmy wtedy ustawić głowicę. W ogóle bardzo często, nawet w takich czasopismach jak Bajtek, były tam drukowane jakieś programy, gry, które mogliśmy spokojnie przepisać i w taką grę zagrać. To teraz mogę powiedzieć, czym się będziemy zajmować. Będziemy się zajmowali wysokim napięciem. Super, nie? Oczywiście, lubimy to. No wszyscy to lubią, oczywiście, że lubią. Ale właściwie tak troszeczkę inaczej, bo zajmiemy się takim zjawiskiem, który każdy z Was się spotkał, czyli chcieliście dotknąć kolegi, koleżanki w momencie, kiedy podawaliście sobie ręce albo nawet chcieliście coś dotknąć. Zbliżaliście ręce ze sobą, to przeskoczyła między nami co? Iskra. Iskra, dobra. Dlaczego się tak? Co, jakie zjawisko? Dlaczego się tak dzieje? No? Różnica potencjału. Elektrostatyka, dobra. Różnica potencjałów. No, a skąd się ta różnica bierze? Przez tarcie. O, właśnie. Czyli indukujemy na sobie ładunki poprzez tarcie. Czyli mamy najczęściej ubrania na sobie z domieszką tworzyw sztucznych. Jak się poruszamy, to pocieramy tymi tworzywami i w ten sposób indukujemy na sobie takie ładunki, które objawiają się właśnie tymi iskrami. Dobra, no to zapraszam Ciebie na start. Stań tutaj. Ja tutaj mam taką pałę dla Ciebie. A już widzę, że worek jest przyklejony. Więc musimy windukować ładunek, tak? Mhm. No to żeby ten windukować ładunek, co musimy robić? No posuwać. Pocierać, dobra. Czyli weźmiesz pałeczkę tak, tu masz woreczek, zacznij nim pocierać o pałeczkę. No i teraz tak, weź go, pociągnij w dół, ten woreczek, i żeby się przyciągał, żeby nam unosił się w powietrzu. Oderwij go od pałeczki, no i puść, i unosi się, czy nie? No unosi się. A staraj się, żeby się unosił w powietrzu, tak luzem. Na szkło będzie. Da radę. Dobra. Okej, okay. No coś tam działa. Dobra, możesz siąść na razie. Okej, okay. Czyli co się dzieje, dlaczego ten woreczek się nam unosi? Między... Naelektryzował. Bo się naelektryzował. Czyli co występuje między tym woreczkiem a naszą pałeczką? Jakie pole? Magnetyczne. Nie magnetyczne. O czym mówimy? O elektrostatyce właściwie.